Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony i zapraszam was do kontynuacji w naszej grze Uncharted 4 Kres Złodzieja. Przypominam dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, o subskrybowaniu, lajkowaniu oraz komentowaniu. A my kontynuujemy z miejsca, w którym żeśmy zakończyli poprzedni odcinek. Czyli dopływamy tutaj do tej wyspy. Pomijając te jego szalone poszukiwania skarbu, Avery miał łeb na karku. W sensie, żył według swoich zasad. Przemierzył świat. Zgarnął fortunę. A, jasne. Tylko, że pełno ludzi chciało go zabić. Daj spokój. Jeszcze nie wiemy, jaki finał miała ta jego historia. Tu mam jakąś wyspę, patrzcie. Może koniec końców podjął słuszne ryzyko. Może tutaj się zatrzymajmy na chwilę? Zobaczmy. Może tu jest coś ciekawego? Nie chcę. Chciałbym stąd wyjść. Da się? Da się. Ale tu coś dziwnego dzieje się z tym piaskiem. Nie wiem, czy widzicie. Tak jakby chyba do końca coś nie było dopracowane. Nie wiem. Tak mi się wydaje. No, tutaj niestety nic nie zrobimy. Musimy, widzę, wskoczyć z powrotem do naszej... Mam wrażenie, że stoimy u progu znalezienia czegoś wspaniałego. Oby tak było. Jestem jednocześnie podekscytowany i przerażony. Aha. Wiesz, co mam na myśli? Tak. No, możemy trochę poszosować. O! Żeśmy poszosowali, ale nic, jak już tu jesteśmy, to jeszcze tutaj też wyskoczmy na moment. Mamy duży dosyć tutaj. Tu też coś dziwnego z tą wodą się dzieje. Znaczy z wodą, z piaskiem w zasadzie. Tu niczego nie ma za bardzo. Prawdę mówiąc, no... Liczyłem na skarby jakieś, a tu skarbów nie ma. No dobra, wskakujemy z powrotem. No, hop! Dobra. Musimy tutaj zawrócić i właśnie płynąć tam. Chyba widzę, coś jest jakieś przy tej najwyższej wyspie. No nic, tam podpłyniemy sobie. Tutaj widzę jakaś mielizna, to trzeba to ominąć zręcznie. O, i dopłyniemy sobie chyba tutaj, no bo co innego. Coś tutaj się... Dobra. Wyskakujemy. Sam chodźmy się rozejrzeć. Pożądalo. Co tu w ogóle mamy? Co tu jest? O? Co to było? Zobaczmy. Ciekawe, jak zginął. Rest in peace. Niewiele informacji mamy. O, ale tu jest jakieś wejście do jaskini, patrzcie. Czyli tu coś może być. Zapasy z innej wyprawy. O, też coś jest. Aha, co tam masz? Zobaczmy, co to jest. Burns. 17 stycznia 1808 roku. Rok temu stałem w obskurnej więziennej celi w Panamie, trzymając tajemniczy drewniany krzyż. Dzisiaj stoję na brzegu bezludnego archipelagu, zagubionego gdzieś na Oceanie Indyjskim, i jestem o krok bliżej od zdobycia tego, czego nie dane było zdobyć dziadkowi Burnsowi. Kapitan Darby i jego ludzie zaczęli we mnie powątpiewać. Zarówno śmierć kwatermistrza, który wpadł w pułapkę w Szkocji, jak i tygodnie, które straciliśmy na przeczesywania
gór Kings Bay nie dodały ludziom pewności. Na szczęście dzięki niezawodnym umiejętnościom nawigacyjnym Dowera udało nam się dotrzeć do tego tajemniczego miejsca, co od razu poprawiło wszystkim nastrój. Dwóch ludzi zapadło na tyfus i musieliśmy ich odizolować. Reszta rozbija obóz i przygotowuje się do zapuszczenia się na wyspy. A co na drugiej stronie? A na drugiej stronie też coś mamy. Tylko chyba myśmy przeczytali już tamto jedno i drugie. No dobrze, w takim razie chowamy. Zobaczmy, co tu jeszcze jest, jeżeli coś wygląda. Cholera, sam to dziennik wnuka Burnsa. No. Cóż, to ma sens. Krzyż w Panamie był pusty. Pewnie korzysta z tych samych wskazówek. Tak. Tu już więcej chyba nic nie ma. Już koniec wyspy widzę. Tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. No nie, więcej tu już chyba nic nie znajdziemy. Liczyłem na jakieś ciekawe znaleziska, ale tym razem chyba ich nie będzie. Jeszcze przejdźmy raz, może coś ominąłem, ale nie wiem. Chyba raczej nie. Tu jest jakaś skrzynka, ale niestety nie ma żadnej interakcji z nią. Tutaj też nie widzę nic. No dobra, przejdźmy tutaj dalej. Jeszcze. Gdzie żeśmy byli w sumie? Ale może coś się... O, tu jest jakieś wejście? Nie. To po prostu tylko tak gałęzie tych palm, które tutaj rosną. Tu też nic nie widzę. No nic, no. Wskakujemy. Dobra. Sam, no chodź. Dobra, czekaj na mnie. Oj! Cholera! Chyba mi się nie udaje trochę. To prowadzenie motorówki. A tak w ogóle jechaliście kiedyś, pływaliście motorówką? Przyznajcie się w komentarzach, jeżeli ktoś z was ma takowe umiejętności. A czekajcie, do czego nie mogę tu przepłynąć w lewo, tylko mnie ściąga na prawo? Nie, to chyba coś chwilowego było. Widzę jakąś taką... Ale jeszcze może byśmy sobie... Wiem, że tutaj, natomiast ja bym chciał jeszcze tutaj... Ojejku, strasznie mnie rzuca. Małe naciśnięcie klawisza powoduje duże skoki w prowadzeniu jej, no ale... O, widzicie? Przerzucam ją od razu w drugą stronę. Ja bym chciał jeszcze tu... O właśnie, od tutaj bym chciał zahaczyć, bo tutaj być może coś jeszcze też ciekawego może być. O, tu bym chciał jeszcze zerknąć, bo tu u góry właśnie, nie wiem czy żeście zauważyli, jest jakaś lina. No, byłaś. Coś tu u góry jest rozwieszone, zobaczcie. Widzicie? Dwa jakieś tunele. Musimy się... się tutaj, idziesz? No. Się pytasz, no jasne. A no właśnie. Tu coś może być fajnego, tylko musimy jakoś się tam dostać. Ej, zobacz, to jakiś wyciąg albo coś. Nie widzę wejścia na górę. O. No wyciąg, wyciąg. Jak się tam dostać? Tutaj chyba nic niestety nie ma. Patrzcie, jak tam się coś ciekawego zapowiada. Tylko jak tam wejść? No dobra. Wskakujemy do naszej łódki. Jesteś gotowy? Dobra, no to dajemy.
Ja bym chciał jeszcze, słuchajcie, tam podpłynąć, w ogóle okrążyć tą wyspę, bo za czym pójdziemy, popłyniemy tam, gdzie gra nas faktycznie chce prowadzić. Ja bym tu jeszcze chciał co nieco pozwiedzać. Bo bardzo fajnie tutaj te okoliczności przyrody nas są. Widzicie? Próbuję w lewo, a ona mnie ściąga w prawo. Nie wiem, czy to są jakieś prądy morskie, czy cokolwiek to by nie było. No więc płyniemy sobie dalej. Tu jest jakaś zatoczka. O! Byliśmy tu, czy nie byliśmy? Bo ja już zgubiłem się. Do diabła! Dobra, do tyłu. Do przodu. Chcę jakoś zaparkować, ale to... Dobra. Wyskakujemy. To ja sobie tu powęszę. Idę z tobą. Nie, nie byliśmy tutaj chyba. Jakieś nowe dialogi się pojawiają. Tutaj coś jest. Jakaś beczka rozbita. O, patrzcie. Mówiłem, że opłacało się tutaj pójść. Tabakierka z zamkiem szyfrowym. Tak to wygląda. Nie bardzo rozumiem, dlaczego z zamkiem szyfrowym. No ale być może kiedyś tabaka była tak cenna. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Może nie jest to Libertalia, ale naprawdę tu ładnie. Nie mogę zaprzeczyć. To samo ja powiedziałem. Tutaj coś jest. Nie, tu więcej nie ma nic. Aha. I ta część zwiedzona. No dobra. Lecimy. O, tutaj nie. Pyk. I lecimy dalej. Zwijamy się. Patrzcie państwo, jaki kierownik się z ciebie zrobił. A no właśnie. Tam z przodu widzę coś jeszcze jest, ale tam zaraz też podpłyniemy. Najpierw sobie zwiedźmy tutaj o te tereny. Ja bym chciał... Bo może tutaj być faktycznie coś wartościowego, co nam umknie potem. O, tu sobie zatrzymam się. Wiesz, Nathan? Chyba już przeszukaliśmy to miejsce. A, faktycznie byliśmy tutaj, dobra. Wracamy, okej. Masz rację. Sam niestety szybciej się tutaj zorientował od nas. Lecimy dalej. Więc lecimy sobie... Tędy? Przepłyniemy? Zmieścimy się? O. Zmieścimy się. I tu jest ta wieża. Dobra, ale do tej wieży jeszcze za moment. No patrzcie. Skręcam w prawo, a ona mi leci w lewo. Jeszcze tu była właśnie po lewej stronie gdzieś ta dziwna wyspa. O, tam jest. Dobra, tam płyniemy. Zobaczymy, co tam jest. Taka troszeczkę opuszczona. Nathan? Patrz, to statek! A no właśnie. A raczej jego resztki. Sorry, o. Moja kulpa! No tak, bo tu była mielizna. Czyli na tych mieliznach nas po prostu tutaj trochę
Jezu, Nathan, uważaj! No dobra, dobra, fajne teksty. Wyskakujemy, będzie. Chciałem podpłynąć maksymalnie blisko, żebyśmy nie musieli do tej wody wskakiwać, Marco! Bo to... Marco! Marco, co? Marco Polo. Odblokowane osiągnięcie. Nie, no nie chcemy na razie nurkować. Może będzie faktycznie taka potrzeba, ale na razie... Nie, o, tutaj coś mamy. Zobaczmy, co tutaj jest. Zatopiony statek. Z pewności jesteśmy w dobrym miejscu. Albo obaj przybyliśmy nie tam, gdzie trzeba. No wszystko możliwe. A jeżeli zatopiony, to musimy jednak zanurkować faktycznie. Marco! Jaki znowu Marco? Nieważne. Dobra. Patrzmy, co tutaj w ogóle mamy. Oho, ho, jakie to piękne rafy koralowe i inne dziwne zjawiska przyrody. Oho, ho, patrzcie. Czekajcie, może zaczerpnijmy powietrza i spróbujemy zaraz zanurkować ponownie. O, tu jest jakaś część, gdzie możemy się zanurzyć. Patrzcie. Jakaś beczka, ale tu nic nie ma. Nie. To niestety tylko chyba widowiskowo fajnie wygląda, ale tu jeszcze mamy jedną część. Zobaczmy tutaj. O, jest coś, patrzcie. Jest, 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 jest. Dobra. Wypływamy. To jest zegarek kieszonkowy. Bo zaraz nam się Nathan udusi. O! No, słabo było. Trochę za długo, żeśmy tutaj chyba zanurkowali. Ale okej. Coś tam żeśmy odkryli. Okej. Już więcej nie męczmy go. Żeby znaleźć pojazd. Aha, czyli nie w tą stronę płyniemy. No dobra. Czy tutaj możemy wyjść na... Możemy wyjść na te skały. Ale tutaj dalej nie możemy już przejść. No, trochę gra pod tym kątem niedopracowana, bo powinno się dać przejść przez tych... po tych kamieniach przecież. Szkoda, że nie dali takiej możliwości. Tutaj patrzcie, już ta woda jest normalna na tym piasku. Tam się gdzieś coś wcześniej dziwnie to zachowywało, a tutaj już się widzę normalnie. Może jeszcze zobaczmy, co jest tutaj dalej, po tej stronie. O ile w ogóle coś tutaj jest. Same skały tylko. Ej, a może byśmy tak dokończyli naszą przygodę? No dokończymy zaraz, poczekaj chwilę. No co, on będzie mi uciekał teraz? Hej, no gdzie on płynie? Znalazłeś coś? Tak, 4 miliony w mogolskiej walucie. Bardzo śmieszne. O, jak tu już wypłynąć stąd teraz? Dobra. No i lecimy tam, gdzie jest wskazówka. Zobaczmy naszą... Udaje się do wieży. Aha, no dobra, to już lecimy do wieży. Aha, czyli ta wieża jest po drugiej stronie w sumie. No dobra, to i tak czy inaczej musimy przypłynąć dookoła, żeby udać się do wieży.
Tutaj przez środek. Tędy. No patrzcie, jak mnie zniosło. Chyba za szybko tam żeśmy wpłynęli. No nie mogę, co, w lewo nie mogę? Naprawdę? Przecież tu nie ma jeszcze żadnej mielizny, żadnego niczego. O. A to mnie... Dobra, tutaj dopłyniemy. I będzie. Dobra, wysiadamy. Koniec tej przejażdżki. I chodźmy do tej wieży. Poszukajmy drogi do wieży. Dobra. Coś obraz mi tutaj klatkuje. Nie wiem dlaczego. Tędy nie wejdziemy. O, tu jakiś most widzę. Coś tu się przycina, podcina. Jesteśmy chyba po drugiej stronie. Coś mi się wydaje. Jakieś schody, patrzcie. No dobra, lecimy wyżej. O, jesteśmy przy mostku. Patrzcie, jak tu pięknie. Nasza łódka. No ładnie tutaj. Nie wiem dlaczego, tylko mi się ten obraz trochę tnie. O. Chyba dawna wieża obserwacyjna. Chyba. To chodź, może coś wypatrzymy z góry. No to chodźmy. No to chodźmy. No to w górę. Zaraz, nie mogę tu skoczyć? Co jest grane? Tutaj. Gdzie? Tutaj, tak. A, i tutaj kolejna drabina, dobra. Tędy chyba. Sam, tędy. Aha. No to lecimy. Oj, chyba to nie był dobry pomysł. Jeszcze raz. Musimy się tutaj wyżej wciągnąć właśnie. O to chodziło. Dobra. Jesteśmy na szczycie. Chyba. Chociaż tu jeszcze wyżej coś jest. Ale tu mamy jakiś element. Zobaczmy, co to. Wygląda obiecująco. Strzałka jakaś taka. To jest jakiś symbol. No, symbol, symbol. Tylko czego symbol? Jak strzałka kompasu.
O! Wow. Jak to zrobiłeś? Ty mnie nauczyłeś, że trzeba wszystko wciskać. No właśnie, tam, właśnie. Ten sam symbol. Ej, na strzałkę. Mhm. Sprawdźmy, na co wskazuje, co? Chodź, łódź jest pod nami. Te. Coś się jakby przycięło, ale jest. Dobra. Łódź pod nami. Tędy wyskoczymy? Nie, no nie ma to sensu. Może zjedź na dół po linie. A no właśnie. Będzie prościej. Okej. Ciekawe, jak ta lina jest długa. No nie, wystarczy. Ja zjechałem. A co z naszym bratem? A nie, też jedzie, dobra. Kurczę, ten obraz coś mnie tutaj irytuje z lekka. Da radę stąd zeskoczyć, czy niekoniecznie? Dało radę. Sprawdźmy, dokąd prowadzą te strzały. Patrzcie. Ale strzała duża. To już się normalnie zachowuje. No jakaś niedoróbka w grze widocznie. Że tam na górze było. Sam, no chodź. No to w drogę, braciszku. Tylko zaraz, gdzie mam jechać? Jechać, płynąć. Tam gdzieś to chyba wskazywało, nie? Tutaj? Ej, patrz! Tam jest kolejna strzała. Aha, czyli w tamtą stronę nas kieruje, dobra. Tutaj gdzieś? O, jest, dobra. Kolejna już była zatopiona, widzę troszeczkę. Tu jest tam skierowana następna. Ale rebus. No i gdzie następna? Bo następnej ja już nie widzę. A nie, czekajcie, tutaj coś jest na wodzie. Nie, tu nic nie ma. To było tylko takie jaśniejsze miejsce. Musimy wrócić. Łatwo to zgubić. To gdzieś tutaj wskazywało chyba, nie? Obawiam się, że musimy wrócić. Wskazówka. Podążaj za kamiennymi strzałkami. No wiem, że mam podążać za kamiennymi strzałkami, ale ja tych strzałek nie widzę. Tutaj gdzieś jest, tak? No i gdzie ta strzałka?
za tą górą. Tutaj jest kolejna, dobra. A, tu jest, patrzcie, coraz głębiej zatopione. Tu jest, dobrze, dobrze. Czyli w tym momencie mam lecieć dalej, gdzieś tutaj, tak? Tu jest kolejna, patrzcie. Tam wskazuje, dobra, w lewo. Coraz głębiej te strzałki są poukrywane, powiem wam. No i gdzie kolejna? O. A, jest, widzę przed nami, przy górze. I wskazuje chyba jakiś otwór w jaskini, nie wiem. Brama. Dobry znak. Tak. Tak. A, i widzę następną już. Tutaj jest. I tu gdzie? W prawo. Jaskinia, schody. Dobrze się zapowiada. Aha, czyli po prostu chyba już tutaj dalej nie wpłyniemy. Stąd wyjść. Dobra. Wyłazimy. Dobrze, że nikt nie odkrył tego miejsca. Roiłoby się tu od turystów. Tędy chyba nie wyjdziemy. Tutaj są jakieś schodki, po których można się wspinać. Tutaj też coś jest. Dobra, chyba już wiem, co trzeba zrobić. Wsiądźmy. Wycofajmy trochę do tyłu. Ja bym chciał, słuchajcie, podpłynąć maksymalnie tutaj. Może tutaj byśmy sobie... Bo tam są te... tam są te skałki takie ostre, jakieś elementy, chociaż nie, w zasadzie tutaj można by było, moment, tak, i w tą stronę bardziej, o, teraz jeszcze raz do tyłu i tutaj, dobra, stop, i teraz po tej naszej motorówce, jak to zrobić? Uda się? Uda się, patrzcie. No i proszę. Nie powiesz mi, że się teraz źle bawisz. Co, masz na myśli tę wspinaczkę? Tak, wspinaczkę na klif znajdujący się na ukrytej pirackiej wyspie. No stary. W sumie. Dobra, wyżej teraz. Niesamowitego. Dwa. To nam coś podpowiada. Jeszcze odrobinkę. Zawiesimy się na gałęzi. No właśnie. Ale musimy jeszcze tutaj trochę podskoczyć wyżej. Dobra. I teraz możemy rzucić linę. Pięknie. Rozbujajmy się. I hops. Dobra, wracamy do gry. Hey, nie tak szybko. Nie chciałbym sobie skręcić karku. Hey. Co jest? Patrzcie, co tu się dzieje. Nie był entuzjastą subtelnego minimalizmu. A no właśnie.
A kto bogatemu zabroni, nie? Chodź, rozejrzyjmy się. Aha, jak tu pięknie. O, coś mamy. Zobaczmy, co to jest. Dekańska misa z brązu z dzióbkiem. No. Dzióbek jest. Ja ciekawy jestem, słuchajcie, czy faktycznie te przedmioty, które my tutaj znajdujemy, one występowały w rzeczywistości, czy to jest tylko, no, fikcja twórców gry. No, ale tego chyba się nie dowiemy. Czyli to jest tutaj nasz ten statek, dobra. Nie w tą stronę poszedłem. Nie mogę tędy wskoczyć? Jak on tam się dostał? Dobra, jeszcze raz. Tam jest nasza łódka, dobra. Tu jest mostek. No i jesteśmy, ale tam nie ma po co iść, bo jest zawalone głazami. O, spójrz, główne wejście jest zawalone gruzem. Znowu. No właśnie. O, najwyraźniej budowlańcy Avery'ego nie wzięli pod uwagę erozji. Najwyraźniej. Musimy znaleźć inną drogę. Wskazówka. Podnieś szczątki, żeby przejść dalej. O jakie szczątki chodzi? A, tu jest element wspinaczkowy. No dobra. Jesteśmy. No i próbujemy. Ej, Sam, pomóż mi z tym. Dobra. O! Uda się? Idź. Okej, przechodź. Dzięki. Spoko. No, jesteśmy. Ile można dźwigać ciężary i się czołgać?
O, wspaniałe życie, łowcy skarbów. Czy coś tutaj jest? No nie. Tu jakiś zakamarek, ale nic nie widać. Tędy dalej. Tutaj raczej nie przejdziemy. No i co? Tam jakbyśmy się dostali, chyba wiem gdzie. Bo stąd nigdzie dalej nie przejdziemy. Ale... już chyba widzę, co powinniśmy zrobić. Stąd skoczyć tutaj. Właśnie, o to chodziło, o to chodziło. Grunt to się wspinać, tak? Oj nie! No gdzie on skoczył? Nie o to nam chodziło przecież. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra. Dobra. I wyżej, i wyżej. I wyżej, i wyżej. No i jesteśmy. Pięknie. Jak myślisz, co to? Te łuki przypominają mi katedrę świętego Dyzmy. Ale nie wiem. Ciekawostka. Może tu coś jest? Jak oni to zbudowali? O, most linowy. W rzeczy samej. No pięknie tu. Niezły widok. No, musimy go podsadzić. Tylko weź się tam rozejrzyj. No jasne. No i? Jest przejście, ale nie widzę wejścia na górę. Moment. O! Wow. Żyjesz? Przynajmniej dostałem się na drugą stronę. No dobra. Jeszcze ciebie muszę tu wciągnąć. Czekaj. Nie doskoczymy tutaj. O. Sam! Masz coś? Sam! Hej, jesteś tam? Cholera jasna. No cholera jasna, właśnie. Zobaczmy. Zniszczyłem swoje małżeństwo. Odrzuciłem przyjaciela. Ściągnąłem sobie na głowę dwoje świrów. A teraz zgubiłem brata. Nie no. Przynajmniej nie ma tu nikogo. Kto nazwał? Znajdzie się. Znajdzie się brat, spokojnie. Ale to może już, słuchajcie, w kolejnym odcinku. Tymczasem trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Pozdrawiam was cieplutko w tych przepięknych okolicznościach. Dobra, gdzie jesteś? Przyrody. Trzymajcie się, cześć.